Witamy Was, docent. Marlena, cześć. Polskie minibrowary.pl. Urodzinowa degustacja. To Marlena. Się też pojawiłam ponownie, bo wyjątkowy dzień dzisiaj, więc... No, urodzinowa. Marlena jakoś ostatnio nie gościła na wspólnych degustacjach, a myślę, że dzisiejsza okazja, czyli moje kolejne urodziny, nie pytajcie, które, jest świetną okazją, żeby razem tutaj wspólnie poświętować. No tym bardziej, że piwo bardzo ciekawe na stole. Shimei. Popatrzyłem sobie w te nasze urodzinowe degustacje. Właśnie, jak to się rozkładało? Czy to są podobne style? Jakbyś miał tak podsumować, co wybierasz na takie dni? Właśnie jeszcze Zawsze coś specjalnego, szczególnie w dużych butelkach. W dużych butelkach, chciałam powiedzieć. Którymś tam razem jeszcze na Boguckiego, na Żoliborzu, jak mieszkaliśmy, to był Shimei Triple, duży właśnie 0,75 i małe Westmale. Wtedy sobie porównywaliśmy Tripla, takie jasne, wytrawne piwo. Rok temu wyjątkowa degustacja, bo to był Brut Czesława Dziełaka, zrobiony w starym browarze Rynek w Białymstoku. Fantastyczna pozycja, to szampańskie piwo naprawdę było czymś unikalnym. No szkoda, że na tym polskim podwórku nie ma aż tylu takich intrygujących piw, żeby je jakoś właśnie sprawdzić. Czynnik wspólny jest taki, że jednak te piwa, które wybierasz, są jednak takie z mocniejszym woltażem, tak? No i mocniejszy woltaż i jednak coś, co uważam, że powinno być dobre. No Shimei to jest rzecz... W ogóle piwa trapistów zawsze za młodu właśnie, jak już mam te urodziny, mogę powspominać, że za młodu było to dla mnie coś niebotycznego. Przecież nie było żadnego piwowarstwa rzemieślniczego. Te piwa trapistów to było coś najciekawszego. No i właśnie... Ale tak jeszcze ja się wtrącę, jednak jak ja właśnie zaczynałam pić pierwsze piwa kraftowe, to też zaczynałam w sumie od tych belgijskich. Te pierwsze, powiedzmy, próby... Jak to? No tak się zdarzyło, że w chmielarni były takie piwa dostępne w lodówce, więc jakby ja też zaczynałam mniej więcej. Świetnie. Coś zapamiętałaś, co było ciekawego? Wiesz co, Bernardusa. O! Tak, przede wszystkim. Ale to nawet jest ten Bernardus, który właśnie nie wiem, czy z Shimeiem nie wchodził w szranki. Bernardus, właśnie ta Bernardus 12 wchodził w szranki z tym najbardziej rozdmuchanym, najbardziej nahypowanym Westvleterenem. I pamiętam, że go sprawdzaliśmy i Bernardus nawet wyszedł lepszy niż Westvleteren. Ale wróćmy do tego Shimeia, bo no, ten Shimei Grand Reserve, no to jest po prostu klasyka piwowarstwa. Strong Belgian Dark Ale, czyli ciemne, mocne. To nie jest kwadrupel, to jest 9% alkoholu. Marlena, jeszcze nie miałaś okazji niebieskiego Shimeia Grand Reserve próbować? Jeżeli Michał razem nie próbowaliśmy, to powiem się, że nie. No, więc... Jednak ty jesteś moim źródłem degustacji różnych trunków. Dobrze, więc zaczynamy odkręcać. Zobaczcie, to jest zawsze jakaś celebracja. To się nadaje idealnie na jakieś specjalne okazje, więc najpierw zdejmujemy, prawda, tą drucianą osłonkę, no i potem jest ta kwestia... Czy wybuchnie, czy nie wybuchnie. No refermentacja, słuchajcie, no to jest najważniejsze w tych piwach belgijskich. Refermentacja, czyli to wysokie nasycenie. Mimo że piwo jest mocne, to powinno być wysoko wysycone, więc powoli... Mocuje się z tym korkiem. Oczywiście to nie jest korek, żeby nie wystrzelił w kamerę. Korek, który ma być korkociągiem wyciągany, jak najbardziej jest wyciągany palcem, rękoma. Powoli, żeby budować to napięcie przy otwieraniu piwa, żeby to nie było takie proste. Żeby było słyszalny ten dźwięk. O to chodzi. Prawie nawet... jak szampan na Sylwestry. Zdecydowanie tak. Można sobie korek powąchać. No, pachnie
Marlenie oddam, jak on pachnie. No pachnie piwem. No wiesz co? Karmel! Marlena się bała użyć tego zakazanego słowa. Karmel! Nie, ja nie czuję karmelu tak bardzo. Dobra. Nie będziemy się tutaj jak winiarze na korku skupiać. Na korku. Mam zawartość, trzeba się skupić na zawartości. Zdecydowanie. Tak? Trochę się boję, że za późno je wyciągnąłem z lodówki. Myślisz, że może być trochę za zimne? Może być trochę za zimne, ale piana się zbudowała perfekcyjna, drobniutka, dobra objętość. I zobaczcie, rocznik, powiedziałem, 2018, czyli 3 lata. A u nas ile było? Też 3 lata, czy później troszeczkę? Jak najbardziej, 3 lata. No to jest rewelacyjna prezencja. Pod światło klarowne, burgundowe, rubinowe. Piana nie jest jakoś specjalnie ciemna, taka złamana biel. Drobniutka jest dosyć. Tak, drobniutka, u mnie naprawdę obfita się zbudowała. Wygląda bardzo dobrze, a Marlena mówi, co tam czuje. Ja już wącham. Dla mnie przede wszystkim delikatne palone słody, lekki karmelek i rodzynki. Dla mnie takie nuty w pierwszym odczuciu. Ewentualnie jakieś lekkie pieczone jabłko, ale bardzo takie subtelne. Ja bym nie powiedział, że palone słody, bo palone słody w tym stylu nie są akceptowalne. To nie ma być piwo, gdzie mają być palone nuty obecne, więc tutaj taka moim zdaniem jest wszystko w stylu. Tych palonych słodów nie ma. Są jak najbardziej słody. Te słody, nawet takie lekkie utlenienie, mam wrażenie, że tutaj poszło. Te wszystkie takie akcenty sherry, takich właśnie klimatów trochę beczkowych. Jak ale najbardziej. Ale to też alkohol dla ciebie w aromacie lekki? Bardzo leciutki. On może być, ale ten alkohol 9% spokojnie w aromacie, tylko lekko muska nozdrza. Mi się ten aromat też kojarzy z takim jednak alkoholem leżakowanym w beczkach przez jakiś czas. Taki właśnie takiego drewna, nie chcę powiedzieć starości, ale takiego specyficznego aromatu drewna i tego aromatu. To tutaj się zgadzamy, że tutaj to utlenienie, bardzo dużo estrów, rodzynka, śliwka. Jeszcze taka skórka od chleba, ty to nazywasz, leciutka. O Jezu, już piwo mi samo wlatuje do ust, więc... Tak więc czyńmy naszą powinność, kochani, swoje zdrowie oczywiście, aby w następnych latach jeszcze więcej wartościowych treści było przekazywanych. A nie tylko łojenie browaru, nie? Więc kochani, wszystkiego dziękuję bardzo. Niedługo też Marleny urodziny. Też jeszcze może... spokojnie, to jest jeszcze pół roku. No, kwiecień. Też możecie sobie odszukać na kanale specjalne degustacje urodzinowe, nie tylko przecież moje, a nawet częściej Marleny. No ja mam nadzieję... Ja częściej miałam urodziny niż ty, tak? Częściej była degustacja, tak mi się wydaje. Tutaj uśmiechamy się do Marcina, same krafty, bo teraz tak domowo, tak spokojnie, a może już twoje urodziny będą jakieś bardziej huczne, może w samych kraftach zrobimy. Marcinie, dawaj znać, co na ten temat sądzisz. To już będzie wczesna wiosna. Fajnie byłoby się spotkać. No, nie to co grudzień. Dobra. No cóż. Jeszcze raz. Zdrówko. No zimne. No zimne. Ja bym nie powiedziała, że moim zdaniem już się trochę ogrzało. Czuć te aromaty moim zdaniem i smak. Ja podtrzymuję, jeszcze nie mówię o smaku, ale to, że to piwo było bardzo estrowe w aromacie i te rodzynki, śliwki, te owocki bardzo mocno określały aromat tego piwa i według mnie to samo jest w smaku. Ale jestem zaskoczona, bo w pierwszym odbiorze jest dosyć, znaczy jest bardzo pijalne i jest takie, ja się spodziewałam czegoś jednak bardziej mimo wszystko gęstego.
A tu ta pijalność jest właściwie, ile mówiłeś, to ma procent? 9%, ale no to też banning tutaj jest taki solidny, natomiast treściwość jest naprawdę średnia. Treściwość jest średnia co najwyżej, więc ono nie ma ciała, dzięki temu to wpływa na właśnie chęć wzięcia kolejnego łyka. No ale co, znowu te owoce? Tak, znaczy właśnie zastanawiam się, co jeszcze w tym smaku. Mi cały czas gdzieś tam te słody takie, tylko nie jestem pewna właśnie, czy te palone, czy właśnie takie właśnie może bardziej idące w ten lekki karmel taki, ale dosyć przyjemny. Karmelowość, zdecydowanie. I zastanawiam się, co jeszcze właśnie tutaj jest wyczuwalne. Jest karmel, są te owoce, paloności zero, słuchajcie, i tego mi trochę brakuje, bo jakoś przypominam sobie te Shimeje takie z dawnych lat, z 90-tych lat, jak się je próbowało. No może popełniłem błąd, że za wcześnie, za późno je wyjąłem z lodówki, więc ta temperatura jest troszkę zbyt niska, wpływająca właśnie na taki odbiór dosyć płaski tego piwa. Nie ma tej głębi, prawda? Nie ma tutaj... No być może, jak to piwo się faktycznie może troszkę ogrzeje. Ale od tego mamy dalszą część urodzinowego wieczoru, żeby się delektować, żeby sobie, żeby odkrywać to piwo. Dla mnie konkluzja jest w ogóle taka, że polskie piwa się nie mają czego wstydzić. To jest moje drugie tego wieczoru piwo trapistów. Zacząłem od Trappist Rochefort numer 6, który mnie ujął tylko i wyłącznie wysyceniem. Tutaj tego wysycenia jakoś specjalnie nie czuć, nie? Ono nie musuje na języku. Nie, właśnie. No, więc jest umiarkowanie, wysycone. W porównaniu z takimi najlepszymi piwami polskimi, degustacyjnymi, no to naprawdę się nie ma tutaj nad czym rozwodzić. Aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że nie wiem jak obecnie, tutaj badylarze się mogą wypowiedzieć, jaka jest obecnie cena Shimeja Grand Reserve, ale ono było kupowane za, nie wiem, 20 zł? Za butelkę 0,75? No, takie były ceny w 2018 roku, słuchajcie. Nie wiem, jaka jest obecnie cena, więc proszę dawać znać, jakie obecnie stawki cenowe za takie piwa są. No, więc za 20 zł. No ale plus ta inflacja, nie? 3 lata. To w takim razie jeszcze raz twoje zdrowie. Tak, i trzeba wspomnieć, że już kolejne urodziny, może już urodziny Marleny będą w nowej lokalizacji. Zobaczymy. Warto wypić chyba za to, żeby się całkiem ta... Całkiem możliwe. Żeby się całkiem ta... możliwe, że przestrzeń się niedługo zmieni tutaj jednak, za nami. Jednak dobrze nasycone, odbija się. Odbija się, czyli... Tutaj ten dwutlenek węgla w żołądku działa. Mimo, że nie czuć musowania na języku, to piwo jest dobrze wysycone. No i tak jak mówię, kolejne urodziny Marleny może już w nowej lokalizacji, może w samych kraftach. A póki co pijmy te moje. Dziękuję za życzenia. Nara. Trzymajcie się.